Trochę się śmialiśmy przed nagraniem, ale jak to zwykle bywa, śmiejemy się dalej, możemy się śmiać. Ze mną są Igor, Magda i Zuza, ja nazywam się Natalia i kontynuujemy nasze rozmowy o waszej przyszłości, o przyszłości Śląska, trochę o przyszłości, no i o tym, co nas czeka i ekologicznie, i w związku ze śląskimi tradycjami na przykład. I dzisiaj trochę prywaty, ale ja akurat bardzo lubię zdradzać prywatę tak mimochodem, więc czekajcie na smaczki. Rodzina, wasza historia na Śląsku, czy wy w ogóle czujecie się jakoś, wiecie, tak związani, mieszkacie w takim starym domu z tradycjami, gdzie wszystko skrzypi, w familoku właśnie, czy wasza rodzina, tak jak większość rodzin, przyjechała tutaj po prostu w latach 70., wcześniej, później za pracą. Jak to jest i czy osoba, która nie ma rodziny ze Śląska, może się z tym Śląskiem zżyć? No to może ja zacznę. U mnie to wyglądało mniej więcej tak, że moja prababcia mieszka obecnie w Kobiurze i tak samo jest z moją babcią. Z moją babcią, która mieszkała w Kobiurze, już nie mieszka. Po prostu ten rodzina śląska jest u nas praktycznie od zawsze. I to jest rodzina w sumie od strony mojej mamy. Moja mama wychowała się na Śląsku, mówi w języku śląskim. Po prostu jest Ślązaczką. Natomiast mój tata nie jest ze Śląska. Przyjechał tutaj na studia, a dokładnie po usłyszeniu tekstu od swojej cioci na swoją osiemnastkę, że jeżeli chcesz sobie znaleźć dobrą żonę, pojedź na Śląsk. No i pojechał na ten Śląsk, poznał moją mamę, no i są razem nadal, co jest bardzo fajne. Bardzo fajnie mieć nierozwiedzonych rodziców. Się kochają, to też jest bardzo ważne i istotne, tak. Tak, polecam mieć nierozwiedzionych rodziców. Ja akurat mam, ale to jest też normalne w obecnych czasach coraz więcej osób. Ale u ciebie widzisz, jest tak, że tata nie jest ze Śląska, mama jest ze Śląska. U mnie jest na odwrót, bo mój ojciec pochodzi z takiej rodziny rzeczywiście śląskiej. W jednej części, bo wiecie, jak to drzewko genealogiczne tam idzie, że każdy ma dwoje dziadków, nie? Czyli jego jedni dziadkowie są z Nikiszowca, znaczy byli, bo oni żyją, wiadomo, czyli z takiej w ogóle, można powiedzieć, perły w koronie Katowic, bo nie całego Śląska oczywiście, czyli oni są z Nikiszowca, ale jego drudzy dziadkowie nie są. No i ja też jestem w połowie tak po ojcu z tego Śląska, a w połowie po mamie nie, bo drudzy moi dziadkowie przyjechali tutaj do Katowic w latach właśnie 70. wcześniej troszkę za pracą po prostu, bo tam, gdzie mieszkali, nie było pracy, a tutaj była i to jest taki schemat często powtarzany w śląskich rodzinach, ale mimo tego ja się czuję Ślązaczką. A jak jest u was? To moje jakby tutaj pochodzenie, moje pochodzenie śląskie jest jakby trochę niejasne, ale jakby czuję i mam związaną tożsamość z naszym pięknym regionem, naszą małą i też wielką ojczyzną. Moja mama pochodzi z Małopolski i jakby ma tam historię, jakby no, po prostu pochodzi z Małopolski. Mój tata, właśnie jego historia, z jednej strony jego tata, mój dziadek świętej pamięci, był górnikiem, ratownikiem, stąd jakby ta historia z Śląskiem taka bardzo bliska, bo z dziadek górnik, też. Tak. I jakby spotyka się też wiele osób, które miały jakby rodziców, są tatowie lub też dziadkowie, a babcia jest z Podkarpacia i pewnie tutaj się przyniosła na Śląsk. Jeszcze się dopytam z jakich powodów, ale myślę, że za pracą może też się z dziadkiem poznała, ale takie myślę, że takich historii jest wiele, bo ten Śląsk przyciągał w latach PRL-u i też wcześniej, bo był tym ośrodkiem przemysłowym i tutaj się przyjeżdżało bardzo dużo ludzi. Tak, jeszcze mamy jeden głos w dyskusji. Dokładnie tak. W zasadzie nie znam za bardzo dużo mojej rodziny wstecz, ale ja jestem z Tychów, także to okolice Katowic i moi rodzice urodzili się w Tychach, wychowali i dalej mnie wychowują w
tych-tychach. W tych-tychach, tak. Tak, no, uwielbiam używać tego sformułowania. I właśnie od strony mojej mamy, czyli moja babcia i dziadek, wiem, że byli, nie poznałam ich za bardzo, ale wiem, że byli z okolic gdzieś tam gór właśnie, także mamy jakby dalej gdzieś tu otaczając się w tych terenach, ale nie było to taka do końca jakby śląska kultura. No i moi babcia i dziadek też od strony taty również od zawsze byli gdzieś tutaj w okolicach jakby Śląska. Bardzo często od babci słyszę historie z jej dzieciństwa gdzieś, czy to z jakichś dzielnic Katowic, ale też często po jakieś właśnie takie wybrzeża jak Kostuchna albo jakieś Piotrowice i tak dalej, gdzie kiedyś nie było takiego dojazdu do Katowic jak teraz, że można sobie wskoczyć w autobus. To były wsie po prostu, to były wsie, także jest również niesamowite, jak się po prostu tak za ich czasów gdzieś tam jednak jeździło do jakichś cioć i babć po Śląsku, a teraz jest to po prostu jakaś szybka dzielnica, którą mijam pociągiem, gdy wracam do domu. No i również mój dziadek gdzieś tam był bardzo związany, jest dalej też, no, teraz już nie pracuje, ale u mnie się ta śląskość bardzo przejawiała właśnie u babci i dziadka od strony właśnie taty, bo mój dziadek pracował długo na kopalni i jakby zawsze w tym domu było mówione tak, taką gwarą śląską, językiem śląskim, zależy jak kto chce to nazywać. Także ja też od dziecka, jak często u nich długo siedziałam, to ten śląski gdzieś tam się bardzo przewijał i rzeczywiście z jakichś tam innych zakątków Polski nigdy nie miałam jakichś takich korzeni. Także była ta śląskość od zawsze, była ona też trochę związana jakby nie konkretnie z Katowicami, ale ogólnie z tym regionem. Także myślę, że od dzieciństwa gdzieś tam to było zawsze. Chciałem podjąć jeszcze temat języka śląskiego i języka śląskiego, gdzie jakby zauważam to, że jakby znajomi tutaj mają, bo u mnie niekoniecznie się mówiło gwarą, bo jakby moja mama jest właśnie z Małopolski i mój tata też tak średnio używa, ale o tej dyskusji, że jak mamy tutaj takich mieszkańców, którzy mają takie głębsze korzenie tutaj na Śląsku i oni używają tej gwary i takie nawet takie wśród Ślązaków, tutaj mieszkańców Śląska, takie dyskusje jak niektóre słówka, które już się nie używa i jakby, bo tych po prostu takich z języka śląskiego, ale one się na przykład pojawiają i jakie wychodzą naprawdę ciekawe dyskusje o tym, że ten język jest, a mówi nim niewielka grupa ludzi. Oj, nie taka niewielka, słuchaj. Niewielka, to mój błąd. To. Troszkę większa niż niewielka, tak mi się wydaje. Ale patrzcie, to jest fascynujące, bo dotarliśmy wszyscy do wniosków, że jednak jesteśmy takimi półkrwi Ślązakami, bo gdzieś tam jednak... Tak, dokładnie. Ślązacy półkrwi. Ja tak lubię o sobie mówić, że jestem półkrwi, mimo tego, że też się urodziłam na Nikiszowcu. Gdzieś tam jednak, no u mnie się już nie mówiło po śląsku w domu. U mojego taty się mówiło, u mamy z wiadomych przyczyn nie. No i ja nie mówię. Bardzo żałuję, że tak nie jest. Godosz. Nie, no działka, ja wszystko rozumiem, a ja nie godam. Umiem zrobić ten akcent, jakby umiem powiedzieć kilka słów, ale to jest tyle. A mimo tego, jak na przykład spotykam się ze znajomymi właśnie z Małopolski i rozmawiam sobie z ludźmi innymi ze Śląska, to te dziewczyny z Małopolski są mi w stanie powiedzieć, że to słychać, że jestem ze Śląska. Tak, to jest właśnie taka prawda. Mam w sumie dwie odrębne historie i pierwsza jest taka, że ja też... Kilka lat, zanim się urodziłam, moi rodzice mieszkali w ogóle w Anglii, także też byli napromieniowani inną w ogóle kulturą. No i bardzo często wracamy tam do naszych starych znajomych w Anglii, aczkolwiek oni są z okolic Gdańska, Pomorza i tak dalej. I właśnie to jest bardzo ciekawe, bo moi rodzice w ogóle po śląsku no też nie mówią, jakby wiadomo, to jest to takie rozumienie, ale nie używanie tego dialektu na co dzień. I to jest bardzo ciekawe zjawisko, które rzeczywiście też trochę zauważyłam po tym, gdy usłyszałam to od tych znajomych, że gdy jakby Ślązacy rozmawiają z ludźmi z innych regionów, to nie słuchać tego takiego zaciągania, nie słuchać tej gwary, no po prostu mówimy jakby polszczyzną, aczkolwiek gdy my między jakby Ślązakami rozmawiamy ze sobą, to my nie zdając sobie sprawy zaciągamy i używamy, bo my myślimy, że jeśli nie używamy typowo właśnie śląskich zwrotów, jakiegoś takiego zamieniania tych literek i takich typowych słów, to my nie mówimy po śląsku, a można się naprawdę dowiedzieć od ludzi z innych regionów, że my tego sami nie słyszymy, ale między sobą, między Ślązakami
zaciągamy dosyć. No a gdy dochodzi do rozmowy z osobą z innego regionu, to trochę nam się to zaciąganie gdzieś tam zanika, więc rzeczywiście jest to tak, fajnie można to zauważyć, czy rzeczywiście pośród Ślązaków jest takie zaciąganie. Ale to jest też bardzo ciekawe, że o ile u mnie w domu dziadka gdzieś tam właśnie on zawsze takim bardzo porządnym, że tak powiem, śląskim się posługiwał, rzeczywiście było to gdzieś tam pewnie wyniesione właśnie za czasów pracowania z kopalni, to również mam dużo znajomych w Bytomiu i oni akurat, zawsze jest to tak kojarzone, że o ile są znajomi gdzieś tam z Katowic, gdzieś tam z jakiegoś miasta, to akurat moi znajomi z Bytomia bardzo zaciągają po śląsku i gdy jeżdżę z nimi na jakieś wyjazdy, wakacje, potem właśnie obozy i tak dalej, to moi rodzice się śmieją, że ja wrócę do szkoły i po prostu będę gadać takie głupoty po śląsku, że tak powiem. Taki język bardzo, że człowiek potem idzie i mówi, że się kejznął, albo że idzie se zicnąć, albo właśnie używa takich zwrotów i rzeczywiście ja mam wtedy taki bardzo śląski dialekt, gdy dużo czasu spędzam z tymi ludźmi, a są to również ludzie nastolatkowie w moim wieku, także to jest ciekawe jakby jak też śląska kultura się tak rozprzestrzenia między nami. Ale to też jest ciekawe, nie wiem czy macie znajomych z Rudy Śląskiej na przykład, ale jak macie, to słychać, że te osoby są właśnie z konkretnego miejsca na mapie, nie? Przez to, jak mówią, jaki mają zaśpiew, jaki akcent. Dokładnie też tutaj chcę trochę nawiązać, bo to, co już wcześniej wspomniałam, mam rodzinę w Kobiurze. To jest miejscowość niedaleko Tych. Jeździ no, za tam, Katowicami, za jeździ Tychami. Jeździ autobus właśnie do Kobiura i mam kuzyna, który jest w moim wieku i przy rozmowie z moim kuzynem na spokojnie się rozumiemy, ale mam wrażenie właśnie, że jak wychodzę, to też mam takie swoje, można powiedzieć, śląskie podrygi, jeśli chodzi o język. Tak samo mam właśnie, że on na co dzień właśnie używa takiego, to już jest bardziej gwara niż język, bo mówi trochę po polsku, ale jednak są słowa, które mówi tak typowo w języku śląskim. I tak samo ten akcent słychać taki typowo dla Ślązaków. Po prostu jest takie mocne i to po prostu słychać. I to jest fascynujące, jak widzą nas inni ludzie, ten nasz język śląski. Te słówka, których używamy na co dzień, ale choć nie używamy całego jakby języka jakby w większej skali, jeśli tak się mogę wyrazić, ale używamy tych pojedynczych słówek, jak zicnąć se, że ciepnij to na hasiok i no i tyle. No, takie słówka i takie pojedyncze słówka, jak się rozmawia z kimś z innego regionu Polski, to oni nie rozumieją. Jaki hasiok? Co to jest sznita? I jak tłumaczysz tym ludziom, to oni robią takie oczy. No takie, bo to jest... Takie oczy robią. I to jest takie jakby... Taka bardzo śmieszna rzecz, ale bardzo pokazuje naszą historię naszego regionu i naszą kulturę. Dokładnie. I słuchajcie, to a propos sznity i słów, których się nie zna. Mam taką historię, że koleżanka powiedziała drugiej koleżance w pracy, że wiecie, przerwa na obiad, no i co masz na obiad? A, makaron z tytki, nie? Że taki gotowy, nie? Gotowy. Tytka, wiadomo, co to jest. Tak, i ona się zastanawiała, jakie to jest warzywo, ta tytka. Nie zna takiego warzywa, no makaron z warzywami z tytki, no i co to jest ta tytka, no i jest ona tykwa, dopiero do niej, tak, tykwa jedna, co to tytka. Z takich historii miałam jeszcze tak, że jak byłam na kursie medycznym, to ze znajomą byłyśmy tam jedynymi osobami ze Śląska, ona też jest z Kobiura i tak to byli to ludzie z jakby całej Polski i poszliśmy do kogoś zapytać się, gdzie jest hasiok, zapominając jakby tak trochę, że hasiok to śląskie słowo. Nieumyślnie też nie wiedziałyśmy, skąd są ludzie, że są to osoby z totalnie innych regionów Polski. No i tak po prostu podeszłyśmy, zapytałyśmy się, gdzie jest hasiok. I ten chłopak, który nam wtedy odpowiadał, tak się właśnie patrzył na zszokowanymi oczami i się zapytał, kto? I my mówimy, że nie kto, tylko że gdzie jest hasiok, że kosz na śmieci. I on dopiero wtedy zrozumiał, że hasiok to nie jest ksywka żadnej osoby, tylko po prostu jest to jakiś przedmiot i chodzi tu o śmietnik. Także różne są historie. To jest właśnie dosyć zabawna historia tutaj, bo często się właśnie spotykam, że słowa śląskie są używane jako ksywki. I ja mam przyjaciółkę z Świętokrzyskiego. I często właśnie mamy takie rozmowy, gdzie porównujemy sobie różne słowa i ją niemiłosiernie bawią wszystkie takie słowa, choćby tutaj już wcześniej podane zicnąć, no to po prostu jest jej, mam wrażenie, jedno z ulubionych słów, bo używa tego, a wręcz nadużywa jako osoba nie ze Śląska.
Plus właśnie są takie pojedyncze słowa, które zdarzy się powiedzieć. Ona na mnie spojrzy i będzie czekała, aż jej odpowiem, co to jest i czy jej to mogę wyjaśnić. Chyba najgorsze są takie, można powiedzieć, bariery językowe, co jest w ogóle śmieszną sytuacją, bo żyjemy wszyscy w Polsce, jesteśmy Polakami, a jednak z drugiej strony są bariery językowe, że ja nie umiem wyjaśnić jakiegoś słowa po polsku, tylko muszę po angielsku wyjaśnić, o co mi chodzi, o jakie słowo. I dopiero po rozmowie z nią dowiaduję się, że czyli jednak tak się mówi. Fajne jest to, że mówimy o tym, że właśnie mamy znajomych z innych regionów, czy tam ogólnie kontaktujemy się z innymi Polakami. Pozdrawiamy naszych znajomych, tak? Pozdrawiamy ze wsi i wiosek. Wielkie Państwo Śląskie pozdrawia inne regiony. Pozdrawiamy inne regiony, tak? Zostaniecie podbi... Tego nie wytniemy, słuchaj. Bardzo dobrze, niech zostanie. Ale czy wy jesteście dumni z tego, że jesteście ze Śląska? Bo ja sobie nie wyobrażam mieszkać w innym regionie Polski i inni mogą myśleć, że przecież u nas jest hałas, zanieczyszczone powietrze, u was też jest zanieczyszczone, wszędzie jest tak samo zanieczyszczone a propos klimatu. Czy jesteście dumni z tego, że jesteście Ślązakami? Mimo tego, jak już mówiliśmy, pół krwi. Czy to ma znaczenie w ogóle? Nie. Ja jest stąd, no i po prostu wiem, że jakby inaczej sobie tego nie wyobrażam, że jakby to jest miejsce mojego dzieciństwa, mojej młodości i w którym żyję na co dzień. Jak rozmawialiśmy też w wcześniejszej rozmowie, jakby, że wiąże z nim przyszłość, ale może nie taką całościowo, ale myślę, że nigdy ode mnie o Śląsku nie zapomnę, bo to jest takie bardzo ciekawe miejsce na ziemi po prostu, mówiąc tak górnolotnie nawet. Bo przez to, że na przykład w szkole nam pokazują moi rodzice, jak różne inicjatywy na Śląsku, projekty też kulturalne i tak dalej, pokazują ten Śląsk, jaki on jest fascynujący i to jest połączenie w ogóle wielu takich rzeczy, że to nie ma chyba, nie wiem, czy jest taki region w Polsce, który był w Czechach, w Polsce, w Niemczech i jeszcze chce być niezależny. No nie wiem, co z tą niezależnością, ale jak u was, dziewczyny, czy jesteście dumne z bycia Ślązaczkami? Podejrzewam, że bardzo. Tak, ja jestem dumna, że jestem właśnie ze Śląska, jestem dumna, że to jest właśnie mój region. Jestem także dumna, że mogę go promować, tak ładnie rzecz biorąc, bo tak jak już wspominałam w poprzednich podcastach, jestem tancerką ludową. I moją wielką dumą jest to, że na festiwalach międzynarodowych odbywających się w innych krajach, gdzie także są inne zespoły ludowe właśnie z innych krajów, jestem dumna to, że ja jako Ślązaczka mogę pojechać na przykład do Chorwacji i pokazać tam nasz piękny śląski strój ludowy i no nie ukrywając, uwielbiam dostawać komplementy, jeśli chodzi właśnie o strój śląski, że jest piękny, że ręcznie malowane kwiaty. Więc jeśli chodzi o bycie Ślązaczką, nie wyobrażam sobie być tak naprawdę z innego regionu. Kocham Śląsk, wychowałam się tu i na pewno będę tutaj powracała z uśmiechem. I jak tam tychy? Śląskie tychy? Ja myślę, że również jak najbardziej jestem dumna z tego, że jestem ze Śląska i to jest zawsze coś, co ja po prostu powtarzam, gdy rzeczywiście się komunikuję z ludźmi z reszty Polski i nie jest to fakt, który się zataje, jest to wręcz taki fakt, który mówi się z dumą i każdy kojarzy, gdzie jest ten Śląsk, każdy ma jakieś takie swoje stereotypy o nim, ale no jest to taki mój Śląsk. Mam wrażenie, że po prostu jak najkrócej to powiedzieć, to czuję, że to jest po prostu taka moja mała ojczyzna, takie miejsce, gdzie ja się czuję z nim związana, bezpiecznie, takie nasze fajne po prostu coś, że mamy coś swojego, mamy swoją kulturę, możemy o niej rozmawiać, jest to coś innego, ale jest to coś naszego. Także Śląsk jako moja mała ojczyzna zdecydowanie na tak i jestem bardzo z tego dumna. Tyle laurek dla tego regionu, ile w tej rozmowie padło, to chyba dawno nigdzie nie było. My możemy mieć tylko takie małe marzenie, żeby dało się tutaj w przyszłości zdrowo żyć. Rozmawialiśmy, może ja zapowiem, że będą jeszcze rozmowy z gośćmi w tym podcaście Słyszeć Śląsk i będziemy rozmawiać i o klimacie, i o ogólnie przyszłości, więc stay tuned with us, zostańcie z nami.
Dzięki wam bardzo i słyszymy się już wkrótce. Ten podcast powstał w ramach projektu Słyszeć Śląsk, który jest realizowany we współpracy z funduszem EU Teens for Greens.